Jesteśmy w domu Świętego Mikołaja w Kcyni. Jak co roku, tradycją naszą jest wspólna wieczerza wigilijna. Tym razem jest ona w innej atmosferze, w innym gronie, w gronie przyjaciół z Szubina. No dla mnie generalnie dzisiejsze spotkanie i właściwie każdego roku to jedna wielka magia. Czyli te przedświąteczne przygotowania, jak tradycyjnie w domu, dla nas jest to wielkim wydarzeniem. I stworzyliśmy tą atmosferę właśnie takiej tej pierwszej gwiazdki na niebie, która dzisiaj do nas wręcz po prostu spadła do nas, dokładnie. Dlatego też dzieci, które przybyły z Szubina, uczestniczyły w konkursach, które ogłosiliśmy wcześniej, czyli w konkursie plastycznym, dzisiaj w Betlejem, jak również w konkursie muzycznym, czyli śpiewanie kolęd, znanych i oczywiście ulubionych i lubianych przez dzieci. No i nastąpiło dzisiaj rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Mieliśmy okazję oglądać jasełka w wykonaniu dzieci z Szubina, jak również spożywamy wspólną w tej chwili właśnie wieczerzę wigilijną. Spotkaliśmy się tutaj też dzięki projektowi ze Starostwa Powiatowego w Nakle. Wygraliśmy konkurs grantowy, na który dostaliśmy dofinansowanie i w ramach tego konkursu dofinansowania zakupiliśmy nagrody dla naszych dzieci biorących udział w konkursie, jak i na kolację wigilijną. Się boi.